biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, czy to jest rzeczywiście wydarzenie takie, które powinno budzić wszystkich uwagę, które powinno skupiać uwagę gdzieś tam, prawda, kibiców boksu? No, zależność już, czego kibice oczekują. Dla mnie osobiście nie jest to coś, co spędzi mi sen z powiek. Ta walka prawdopodobnie się nie odbędzie. Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują na to. Jeżeli się odbędzie, jestem w złym przekonaniu, no to dobrze dla zawodników. Poznamy najlepszego polskiego zawodnika w wadze ciężkiej, ale nie wiem, czy ta walka wniesie za dużo do naszej historii, dlatego że Tomek zasłużył sobie na to, żeby mieć miejsce, które ma w historii, był wyśmienitym zawodnikiem, dalej jest w pewnym sensie wyśmienitym zawodnikiem. Z kolei jeżeli chodzi o Artura, no Artur musi popracować jeszcze, jest dalej młody, musi się dalej rozwijać. Jak na razie na tym etapie nie wydaje mi się, żeby to było, że to cokolwiek pokaże dla publiczności, oprócz tego, że będzie to regionalne wydarzenie w Polsce.